Hej, witam was serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The Last of Us. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko naszego celu, jednak najpierw musimy niestety przejść właśnie przez to piekło, czyli przez tunel, który jest pełen zarażonych i niestety ja nie mam opcji na to, aby rozwiązać to po cichu, więc muszę się przygotować na najgorsze wręcz. No tak naprawdę, no niby mógłbym jakoś to... Czy to jest purchlak? Tak, to jest purchlak. Nie wie, co go trafiło. Myślałem, że tak do Ellie powiedział. Pomóż, spieprzaj. O, o. Coś nie trafiłem. Płoń, purchlaku. O, bo jak on mnie dorwie, to się wspomnie. Dzięki bardzo, Eli. Dobra, purchlak nie żyje. Czas na was. Chuj, już jest po nim, dobra. A, i tu znalazłem strzałę. Ani słowa, w sensie. Dobra, jest jeden strzał. No już i, tak tutaj namieszaliśmy trochę. Dobra, tego nie będziemy podnosić. Pozbieramy sobie tylko te cegłówki do kolejnej cichej akcji w moim wykonaniu. A, no możemy sobie jeszcze ten miotacz ogniem trochę przeładować. Trochę zmienić w ten sposób. I przejdźmy na drugą stronę. No, hop, tędy. No wybaczcie, no, nawet nie chciałem tutaj robić jakichś tam podchodów do tego, do jakiejś cichej akcji, bo... Było to niemożliwe, znaczy może i było możliwe, ale nie miało to za bardzo sensu. No może? Właśnie nie, bo ja mam jedną strzałę, to i tak nic nie zrobię jedną strzałą. Ilu ich tutaj jest? Trzech. Aż tutaj lepiej by się to sprawdziło. Może w tego będzie lepiej. Jest! Dobra, pięknie. Nie, powiem wam, że jak strzelam z tej strzelby, to się czuję, jakbym grał w Serious Sama. Wiem, że to jest zupełnie bez sensu, ale... Tak, tak, w ogóle strzelby przez Serious Sama mi się kojarzą tylko i wyłącznie z nim, nie? Tylko i wyłącznie z tą grą. Ich jest tak dużo. Jeszcze tam są? Eli, przejdź. Ile tu jest rzeczy? Aha, tutaj są. No to jest genialna okazja na wykorzystanie tego. Ewentualnie tego. I niczego innego. To jest purchlak jeszcze jakiś, bo taki dziwny dźwięk słyszałem. Wszyscy padli? Nie. No, teraz tak.
Tylko trzeba będzie chwilę poczekać, aż spłoną i będzie możliwe przejście. No właśnie, bo po tym nie mam zamiaru iść. No dobra, przejdźmy. Nic mi się nie stało, ale... Nikogo tu nie widzę. Dość odważnie tutaj wchodzę. O, butelki. Trzymaj się z tyłu. Jezu, ilu ich jest? Jaja sobie robicie, naprawdę? Tam jest kolejny puchlak jeszcze, nie wiem czy zauważyliście. Więc ja może stąd wyjdę, pozbieram sobie te rzeczy, które wcześniej widziałem i pójdziemy do tamtego wyjścia. Wszystko bierzemy jak leci. I tak, tego nie zrobię, tego nie zrobię. To mi jest niepotrzebne, apteczki nie zrobię. Noża nie zrobię, nie mogę wzmocnić sobie, no. Może być lepiej? Aha, wtedy nie wyjdziemy, musimy iść tam niestety. Szkoda, że zawsze musimy na grupę przeciwników trafić, że nigdy nam nie dadzą opcji na... No dobra, zawsze. Praktycznie zawsze. Czy to są dwa purklaki, czy ja jestem w śnie, w koszmarze? Ja naprawdę nie wiem, jak ja to mam rozegrać. Chlaczki. No i tutaj już musi być głośna akcja, nie? No nie mam innego pomysłu. Czy to ma sens? Ale sprawdza się. Jak on się znalazł na naszych tyłach? Jak to strasznie wygląda. No i jest po mnie. Płonący purchlak wyrwał mi głowę. No ja wiem o tym. Zaraz. Że gdzie ja jestem, przepraszam bardzo. Czy ktoś tu się źle czuje? Kto rozmieszczał checkpointy w tej grze? Poważnie. To jest jakiś kiepski żart. No i się po mnie. Dziękuję. Dobra, ja rozwalę i widzimy się za chwilę, bo nie będę wam drugi raz tego samego pokazywał, bo to nie ma sensu. Okej, już prawie ich wybiłem. Jak widzicie, najlepiej mi nie poszło. Nie wiem tylko, czemu aż tak dużo ich tutaj nagle się zleciało. Straciłem masę amunicji. Nie wiem dlaczego oni kurde chcą ode mnie, że ja powtarzał ten sam etap kolejny raz, nie? Jak ja już sobie z tym poradziłem, to nie ogarniam tego. Chyba, że jestem dalej, ale nie wydaje mi się. Nie, no jasne, że nie jestem dalej.
Oczywiście, że nie jestem dalej. Po prostu jestem bez amunicji teraz, zobaczcie. Ostatnia apteczka, super. Brawo. I jeszcze to jest głupie takie, że ja muszę... Aha, jeszcze tutaj oni są. Ale oczywiście wszystkie rzeczy, które wykorzystałem do zabicia ich, to mi się nie zregenerowały. No. To jest bardzo, bardzo logiczne. Tak samo jak zbieranie wszystkich rzeczy po swojej śmierci. Mimo, że przeszliśmy dalej, żyliśmy normalnie, że to nie był żaden speedrun. No nie, no gra nie jest jakoś wolna od wad, nie, na pewno. Jeszcze raz. Dobra, liczę, że to byli wszyscy. Przynajmniej mam troszeczkę amunicji. No, ale i tak muszę pozbierać wszystko od nowa. To jest bez sensu, naprawdę. W takiej grze jak The Last of Us oczywiście, nie? Nie mówię, że zawsze powtarzanie danego etapu jest złe. No ale tutaj przeszedłem, dałem sobie radę, zginąłem gdzieś tam na ostatnim etapie i miałbym cały level od nowa przechodzić cały poziom, to było bez sensu. To jest bez sensu, bo tak zrobili. Choć taki, wiecie, autosave na każdym kroku też nie jest fajna opcja, nie? Trzeba umieć trochę wyważyć. Tutaj tego, no nie zrobili moim zdaniem dobrze. Jest za tobą! Ja wiem o tym. Eli, ja o tym wiem. Szybciej, Joel. Nie poganiaj mistrza. Ja pierdolę. I będę miał od nowa to przechodzić? Chyba ktoś tu się źle czuje, jak myśli, że to będę... Dobra, wycinam to, widzimy się przed pruchlakami. Świetny system checkpointów, brawo. No, jesteśmy ponownie, oczywiście musiałem czas na wszystkich powybijać. I słuchajcie, tak się jeszcze okazało, że nawet się cofnąłem kawałek. I tam też było kilka skarbów jeszcze, więc... Nawet niektórych rzeczy, które już zdobyłem, mi nie zapisuję. Dobra. To zachowam na purchlaki. Liczę, że tam wejdą w to. No właśnie. Eli, pomóż mi. Dobrze, że one są takie zdezorientowane zupełnie. Dobra, ci się raczej spalą, nie? Normalnie. Tak. Nad tym jeszcze atakuj. Jesteś za mało OP. Może to jeszcze jakieś skarby znajdę, które już przecież zdobyłem. Jezu, pieprzone kolosy. Dobra, pierwszy spłonął.
w tego pakujemy wszystko praktycznie, nie? Dobra! Wreszcie. Wreszcie. Na to wygląda. W końcu. Wytrzymać i przetrwać. Po takim czasie, w końcu. Wybaczcie, że się na tyle tutaj zawiesiłem, ale kurde, no to był hardkorowy moment. Chyba najbardziej wymagający ze wszystkich do tej pory w całej grze. W całym tlow, jak piszecie, w całym The Last of Us. W ogóle, jeśli to oglądacie w tym momencie, napiszcie w komentarzu poniżej. Będzie mi bardzo miło, bo będę wiedział, że w ogóle ktoś jeszcze dotrwał tak naprawdę do takiego momentu w tym odcinku, że jeszcze was nie zanudziłem i że się dobrze bawicie, mam nadzieję. Zachęcam was serdecznie też do zostawienia łapek w górę pod tą serią. Oczywiście. Okej. Okay. Czy tutaj nie mam amunicji? No mam, ale jeden pocisk, to co to jest? To jest prawie jak nic. Dobra, będziemy sobie z tą strzelbą chodzić. Bo nic poza nią w tym miejscu nie mogę ustawić, prawda? To mogę, ale to jest jednostrzałowe. Swoją drogą też wypada przeładować. Okay. Myślisz, że dasz radę zepchnąć tę skrzynię? A, takie zabezpieczenie, żeby tego nie przebiec, nie? Sprytnie to wymyślili. Nie mam pojęcia też, wybaczcie, ale ile ten odcinek trwa, więc jeśli będzie za długi, to będzie się cieszyć, a jak będzie za krótki, to wybaczcie, ale też były już odcinki po 40 minut, większość, znaczy bardzo dużo ostatnio było odcinku po 40 parę minut, więc mam nadzieję, że jak jeden będzie krótszy, na przykład ten, to mi to wybaczycie. Okej. Okay. Czy bym tam się ustawił i czy by to spadł na mnie, to czy bym zginął? Czy nie da się do tego doprowadzić, bo tam jest na przykład, nie wiem, niewidzialna ściana. Zresztą mnie zastanawiają takie rzeczy, wiecie, jak tam twórcy przewidzieli to, jak gracz się zachowa, nie? I czy są na wszystkie ewentualności przygotowani. Tak myślę po splatynowaniu wszystkich Little Big Planet, wszystkich części. Patrz pod nogi, jest głęboko. Oczywiście poza wersjami na PSP, nie? Poza wersją, bo chyba tylko jedna. No jasne. No, a ja teraz muszę właśnie zacząć pływać. I znaleźć paletę gdzieś zablokowaną. No to nawet już chyba wiem, gdzie będę jej szukał, tylko powietrze. I tam paleta będzie, czy co, ale. A takie rzeczy. Przepłynąłem! Dobra, chwila. Takie rzeczy. Jakby drabiny nie było ewentualnie, to ona mogłaby wstrzymać oddech i byśmy przepłynęli jakoś, nie? Słyszę te dźwięki. Z drabiną nie mogę nasłuchiwać. Co ma w sumie sens, może. Ej, ale ja to chciałem opuścić. Czy ten oddech jest niepokojący? No nie chcę tego odkładać. Nie, ale nikogo nie zauważysz tutaj. No, teraz mogę. Dobra. Świetnie. Wchodź na górę, Eli. Eli. Wchodzi, dobra. Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. Miejmy nadzieję. Spróbujmy tylko podnieść amunicję, bo właśnie widziałem, że tutaj jest. Znaczy widziałem, nie wiedziałem. Boże, myślałem, że ktoś ją zaatakował. Czy my to otworzymy? Teraz, czy ten, co tam siedzi, to się nie rusza? Ja, on się rusza, serio. Patrzcie, ale jestem spostrzegawczy, nie? Widzicie? Wiedziałem, że to jest pułapka. Czy jak on podejdzie, to... Nie no, nie przewalę mu przez to. No. Dobra. Wiedziałem, że to jest pułapka. Zauważyłem, że oddycha. Widzicie, jaki jestem spostrzegawczy. Może jakbyśmy to jakoś otworzyli. A, no tak. Dawaj, okay. I by ją zaatakował.
Eli, powinieneś mi naprawdę dziękować teraz za to. Jaka wredna pułapka, kurde. No, jakby była sama, to by przeszła sobie przez to. Może jakoś nawet. Proszę bardzo. I teraz pewnie byłem za taką, nie? Voila. Chciałoby się rzec. A może być. To... Nie to, tylko strzelba. Tutaj się sprawdzi. Jak są takie bliskie dystanse. Małe odległości takie. No i wypadałoby sobie też coś ulepszyć. I latarkę oczywiście standardowo naładować. Co możemy sobie ulepszyć? Tam już niewiele rzeczy nam tutaj zostało do ulepszenia, bo już masę rzeczy mam całkiem ładnie ulepszoną, ale może sobie zmienimy szybkostrzelność strzelby. Także jej zasięg. Bo zasięg to jest bardzo ważna rzecz. To mi się podoba. No, to mi się bardzo podoba. Kolejny poziom. Czwarty już. Taśma. Niestety nie mogę nic stworzyć, co wymaga taśmy, bo jak zwykle brakuje mi alkoholu. Znaczy tutaj brakuje mi noża, ale alkohol też mi swoją drogą brakuje do wytworzenia kolejnej apteczki. Dobra, tutaj nic nie widzę, tutaj nic nie widzę, nic nie słyszę. Dobrze, słuchajcie, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Okej, okay, ale będziemy uważać na głowę w następnym materiale, bo teraz już myślę, że zakończymy. Jest to spokojne, fajne miejsce, w którym możemy sobie zakończyć ten odcinek. No i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w The Last of Us. Trzymajcie się, na razie, pa pa!